Dzień dobry. A pan tak nagrywa bez przerwy. Taka pasja. Cześć, z tej strony Automaren, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj w jubileuszowym 10. odcinku z serii o autach z lat 90. gościmy po raz pierwszy Audi. I nie jest to byle jakie Audi, bo to jest A3 8L, czyli jeden z najładniejszych, najlepszych kompaktów, jaki powstał w tamtym okresie motoryzacji. Jedziemy z tematem. I najchętniej cały ten odcinek poprowadziłbym z tego miejsca, bo jest mi tutaj bardzo dobrze, bardzo wygodnie, świetnie się czuję za kierownicą tego auta, ale jednak odcinek musimy zrobić według wszelkich moich prawideł i zasad i w moim stylu, więc wracamy na moją polanę testową. Jak to auto, Mariano? Przecież najlepszym kompaktem ever jest Golf, a ten samochód to tylko Golf z innym nadwoziem. Samochód, który powstał w 1996 roku, faktycznie opiera się na Golfie czwartej generacji, ale umówmy się, Golf ani tak dobrze nie jeździ, ani tak dobrze nie wygląda. Powstało w momencie, kiedy w ofercie sprzedaży Audi były tylko cztery modele. Była to A4, A6, A8, a także 80 Cabrio, bo A4 B5 Cabrio nigdy nie powstała. Także to był w zasadzie piąty model tego producenta i otworzył ścieżkę jakby do rozszerzania gamy modeli o inne segmenty rynku. Początkowo samochód został zaprezentowany w odmianie 3-drzwiowej. Wersja 5-drzwiowa, czyli taka jak ta, dołączyła do sprzedaży dopiero w 1999 roku, czyli 3 lata po rozpoczęciu produkcji modelu. I moim zdaniem wersja 5-drzwiowa jest dużo ładniejsza od tej wersji 3-drzwiowej. Do tego jest dużo rzadsza dzisiaj na rynku aut wtórnych. Wyjątkowy samochód nie tylko dlatego, że był to pierwszy kompakt tej marki, ale także dlatego, że przecierał albo stworzył nowy segment rynku kompaktów. Bo pamiętacie chyba, jak wyglądała konkurencja tego modelu, na przykład Fiat Brava czy Bravo, Ford Focus, Renault Megane, Peugeot 306 jeszcze wtedy, Nissan Almera, Opel Astra, Toyota Corolla, Golf. No tamte samochody raczej nie kojarzyły się nam z luksusem, ani sportowym charakterem, ani z osiągami, które były zarezerwowane dla aut klas wyższych. Tutaj Audi pomieszało z trochę luksusowego wyposażenia i trochę sportu. I okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ szybko ten model stał się jednym z najchętniej kupowanych produktów tej marki. Wiele osób mówi, że to jest taki trochę lepszy Golf, no ale z Golfem to auto miało wspólne niektóre jednostki napędowe oraz płytę podłogową i na tym podobieństwa w zasadzie się kończą, bo ten samochód jest zupełnie inny niż Golf czwartej generacji. Jest taki właśnie typowym, rasowym samochodem marki z Ingolstadt. Zwróćcie uwagę na kształt drzwi. Są takie typowe dla Audi, gdzie ramka drzwi jest nieco cofnięta w stosunku do krawędzi drzwi i do tego ta ramka jest taka gruba, masywna i potężna. Coś takiego jak było na przykład w Audi 80. Bardzo mi się podoba to właśnie wykończenie tych drzwi. To jest takie typowe dla tej marki i sam dźwięk zamykania drzwi jest po prostu no taki, jak właśnie powinien być w aucie tej klasy. Rewelacja. Bardzo mi się podoba to, jak wszystko tutaj chodzi, działa po tych latach, które minęły od wyprodukowania tego modelu. Nie. Te też. Nie wiem, może jestem jakiś zboczony, ale jaram się. Super. Takie oldschoolowe, jak to kiedyś było właśnie w 80-tkach. Takie mocne, mocne, solidne trzaśnięcie. Takie kurde męskie na maksa. Czegoś takiego w Golfie czy Octavii na pewno nie ma. Nawet w Leonie tak się drzwi nie zamykały jak tutaj. Do tego sam design pojazdu idealnie wpasowywał się wtedy w produkty tej marki. Auto było produkowane do roku 2006. Tak, do 2006 roku, bo produkcja w Europie, czyli w Niemczech, zakończyła się w roku 2003, natomiast był on jeszcze klepany w Brazylii przez 3 lata, właśnie do 2006 roku, a przeżył jeszcze jako Seat Leon, który był wypuszczony na rynek w roku 2000 i produkowany też do roku 2006. Auto przeszło także drobny lifting w roku 2000, zmienili lampy na zespolone, nieco przeprojektowali zderzak, a także lampy z tyłu się nieco zmieniły i zderzak też. Kosmetyczne zmiany miały miejsce także we wnętrzu i od
2000 roku można było zamówić również pakiet S-Line upodobniający to auto do modelu S3, które powstało w roku 98, a S3 to był pierwszy hot hatch właśnie marki Audi. Projektantem był Dirk von Brackel. Dirk von Brackel zaprojektował Audi i szczerze mówiąc ta robota poszła mu całkiem nieźle. Więc nic dziwnego, że przyjęli go potem do Bentleya, ale prawdopodobnie trochę oszukał szefów Bentleya, ponieważ nie pokazał im swoich pozostałych projektów samochodów, czyli Skody Fabii, Skody Octavii pierwszej i drugiej generacji. Gdyby to zobaczyli, na pewno nie wzięliby go do Bentleya. Tak czy inaczej został tam zatrudniony i odpowiada również za projekt Bentleya Continentala GT. Seat Leon, bazujący również na tym pojeździe, miał nieco więcej szczęścia, jeśli chodzi o projektanta, ponieważ projektantem Leona był Giugiaro, ale Giugiaro zaprojektował go tylko z zewnątrz, a deskę rozdzielczą Leonek dostał po A3. Ten egzemplarz pochodzi właśnie z roku 2000, natomiast na lift się jeszcze nie załapał. Ma tylko te klamki z poliftowej wersji, ponieważ wersje pięciodrzwiowe, z racji tego, że były produkowane później, już miały te klamki, te poliftowe klamki, które trzydrzwiowe miały dopiero po lifcie w 2000, nie? To jest jasne, ale i tak mi się bardziej podobają właśnie te przedliftowe, ponieważ mają taki bardziej klasyczny audikowski wygląd, wygląd, który ja bardzo lubię. I moim zdaniem ta buda, ten design, to dlatego, że on jako nowy wyglądał niezbyt świeżo, dzisiaj w ogóle się praktycznie nie zestarzał. Nie zestarzało się też wnętrze, ponieważ auto jest świetnie wyposażone, a także świetnie wykończone. Zapraszam Was do środka, żebyśmy sobie zobaczyli wspólnie, jak ten samochód wygląda. Chodźcie. Dużym plusem jest to, że drzwi otwierają się pod bardzo dużym kątem, niemal kąt prosty, więc wsiadanie do tego samochodu jest bardzo wygodne. Nie pierwszy raz siedzę w tym egzemplarzu, ponieważ pomagałem parę lat temu przy jego zakupie, ale dzisiaj jak wsiadłem do niego, poczułem się po prostu fantastycznie. Jestem taki otulony tym wnętrzem. Deska rozdzielcza jest bardzo wysoko umieszczona, fotel świetnie trzyma na boki, nie jest jakoś super wygodny, no ale dla mnie ważniejsze jest to, żebym mógł pewnie poczuć się za kierownicą i skorzystać nieco z możliwości, jakie daje mi samochód w jeździe. Pozycja za kierownicą jest po prostu rewelacyjna. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Możemy ją przesuwać i odsuwać, a także podnosić i opuszczać. I spokojnie można dobrać sobie świetną pozycję do jazdy. Kierownica jest odpowiednio blisko i zachęca do tego, żeby korzystać z właściwości układu napędowego. Do tego drążek dźwigni zmiany biegów też jest umieszczony bardzo blisko. Zmiana biegów w tym samochodzie to też jest duża przyjemność i frajda. Oczywiście w wagach skrzynie biegów chodzą bardzo precyzyjnie, ale tutaj ta zmiana biegów następuje z takim charakterystycznym zakleszczeniem, co jest bardzo męskie i też mi się mega podoba. Jeśli chodzi o sam kształt deski rozdzielczej, to jest ona typowa dla Audi z tamtych czasów. Podoba mi się też taka swoista spójność tutaj w tym samochodzie, ponieważ jak zamkniemy drzwi, to górna linia deski rozdzielczej jest równa z górną linią tapicerki na drzwiach. To jest ten sam kolor i ten sam faktor materiału. Jakiś szerszeń mi tu wleciał. Ten sam kolor, ten sam faktor materiału. Jest takie odcięcie później niżej. Wiele osób narzekało na to, że ten design był trochę zachowawczy, ale jak już wspomniałem wcześniej, deska okazała się na tyle dobra i ergonomicznie świetnie rozplanowana, że przetrwała jakby w Seacie Leonie, który był troszkę młodszym pojazdem od A3. Jeśli chodzi o materiały, no to wiele osób oczywiście narzeka na lakierowane plastiki, które się po jakimś czasie łuszczą, natomiast tutaj jest dużo lepiej to zrobione niż w Volkswagenie Golfie i nie ma jakiejś specjalnej tragedii, nie schodzi aż tak mocno ta farba z tych plastików. Audi oprócz tego, że były też lepiej wykończone, o wiele lepiej wykończone od Golfów, to były też również lepiej wyciszone. Wnętrze jest nie tylko wyciszone fajnie, jeśli chodzi o odgłosy silnika. Przyznam, że trochę brakuje mi tutaj jego warkotu, ale myślę, że w większości użytkowników nie będzie to przeszkadzać. Natomiast zaskoczyło mnie i bardzo to pozytywnie zaskoczyło mnie tłumienie zawieszenia. Czuję się tutaj, jakbym jechał autem przynajmniej o jedną klasę, albo nawet dwie klasy wyżej, jakbym jechał A6. Do tego samochody nie tylko były lepiej wyciszone, lepiej wykonane, były też przede wszystkim lepiej wyposażone. Ten egzemplarz ma klimatyzację automatyczną, panel sterowania jest identyczny, praktycznie identyczny z tym, który wylądował później w Porsche 911 serii 996. Do tego mamy pełną elektrykę szyb, oczywiście skórzaną kierownicę, nieco na trójramienna. Mamy tutaj też wysokiej klasy radio Audi Concept. Radio też ma taką funkcję, że pogłaśnia się, jeśli jedziemy troszkę szybciej,
szybciej, żeby szum powietrza i silnika nie przeszkadzał w słuchaniu muzyki. Podoba mi się też tapicerka siedzeń w taką kratę ala sportową. Bardzo fajnie to wygląda. Egzemplarz też jest wyposażony w podgrzewane właśnie fotele z regulacją siły grzania. Nie ma komputera pokładowego akurat ta wersja ani tempomatu, ale takie rzeczy też można spokojnie było zamówić w tym modelu. Mamy też elektrycznie wiadomo sterowane lusterka, centralny zamek z pilota i jest to pilot, który był upragniony przez wielu, kiedy się pojawił pilot scyzoryk. Dziś już rzecz normalna. Takie smaczki tutaj jeszcze, jak na przykład dźwignia hamulca ręcznego też ma chromowany przycisk tutaj. To też jest taki jakby wyróżnik, takie podkreśla trochę luksusu w tym samochodzie. Tak samo chromowane klamki w drzwiach. Mamy też podłokietnik, jak w klasie premium. Tutaj w tym podłokietniku jest nawet jakiś drobny schowek, a podłokietnik możemy złożyć, żeby móc swobodnie obsługiwać hamulec ręczny, kiedy tego potrzebujemy. No i tyle. Aha, są jeszcze schowki oczywiście tutaj pod poduszką. Nie jest on jakiś specjalnie duży, ale jest zamykany i mamy coś na kształt cup holderów, bo tego nigdzie więcej w aucie nie ma, żadnych cup holderów. Jest mała półeczka, podobna do tej, która była w Audi 80, na przykład oba czwórce tutaj pod schowkiem. Tutaj też mamy małą półeczkę, kieszenie w drzwiach bocznych, także jest miejsca, żeby upchnąć te szpargały. Natomiast jedno, co mi się naprawdę bardzo podoba, to jest ta półka tutaj pod panelem od sterowania klimatyzacji. Świetnie dzisiaj się sprawdzi, jeśli chodzi o trzymanie telefonu komórkowego w aucie. Jest ona jeszcze specjalnie podgumowana, żeby przedmioty tutaj się żadne nie poruszały. No dobrze, nagadałem się jak zwykle szybciutko. Aha, jeszcze ten wygląd wskaźników. Wzór ergonomii, moim zdaniem. Znany też z innych modeli Audi oczywiście, fajnie wyskalowany, tak jakby Audi należało się poruszać tylko 50, 70, 100, 140, 180 albo 220. Mamy trzy wyświetlacze, na jednym powinien być komputer pokładowy, ale nie ma, i on tylko sygnalizuje nam, że jest ok, jak odpalimy auto, że wszystko jest ok. Dzięki Audi, nie o tym informujesz, zaraz po tym jak wsiądę tutaj. Potem mamy datownik z zegarem, a po prawej stronie wiadomo wskazanie przebiegu. Tu mamy jeszcze tak luksusowo lampki do czytania plus jedną dużą, która zapala wszystkie. Sprawdzę jeszcze jeden wyznacznik klasy premium. Są lusterka w jednej osłonie, w drugiej też, ale nie są podświetlane. Dobra, tu mamy też taką popielniczkę z zapalniczką, ale nie będę jej otwierał, bo potem nie będzie się chciała zamknąć. No i w sumie to wszystko. No to chodźcie zobaczyć, jak kiedyś 25 lat temu konstruowało się kompakty. Najlepsze kompakty na rynku. Idziemy do tyłu. Ten dźwięk zamykania drzwi, jak zamknę je, to jakbym przenosił się w zupełnie inny świat, jakbym usiadł naprawdę w wysokiej klasy limuzynie. Przestrzeni na nogi, jak widzicie, nie jest jakoś rewelacyjnie dużo. Ja siedzę tak, jakbym fotel miał ustawiony pod siebie. Gdyby tam był wyższy kierowca, na pewno byłoby trochę ciaśniej. Na plus jednak umiejscowienie kanapy. Siedzisko jest dosyć nisko, ale też nie mamy jakoś kolan wysoko pod brodę podciągniętych. Oparcie jest ustawione pod odpowiednim kątem i jest nawet tutaj całkiem przyjemnie, wygodnie. Wadą egzemplarza i także większości A3, A4 i innych modeli Audi z tamtego okresu produkcji jest to, że odkleja nam się pod sufitka. Jak ją tutaj na chwilę tylko przykleję, no to widzicie, że przestrzeni nad głową też jest dosyć dużo. Wystarczy nawet dla osób o nieco większym wzroście niż ja. Z tyłu mamy także lampeczki tutaj do czytania osobne, luksusowo bardzo, moim zdaniem. Pasażer z tyłu również może sobie czytać książkę, nie przeszkadzając tym światłem, nie oślepiając kierowcy podczas jazdy. Wykończenie całego samochodu jest bardzo solidne i odporne na zużycie. Nie ma jakichś przetarć czy dziur na tej tkaninie. Rewelacyjnie to wygląda nawet po tylu latach. Co zwróciło jeszcze moją uwagę, to to, że pod tapicerką tutaj na oparciu fotela kierowcy jest plastik, który chroni kierowcę przed tym, żebyśmy się nie wbijali mu kolanami w plecy. Coś takiego też jest w BMW-kach, tylko że w BMW-kach to jest goły plastik, a tutaj jest ładnie on wykończony materiałem. Mamy też kieszonki takie praktyczne, gdzie coś można upchnąć. No i oczywiście dla jaraczy jest z tyłu popielniczka. Nie ma niestety wywiewu osobnego na tylną część nadwozia, tutaj na tunelu środkowym, no ale to jeszcze nie te czasy, że tak powiem. W trzy osoby byłoby to dosyć ciasno, więc raczej to auto jako rodzinne, powiedzmy, dla większej rodziny się nie nadaje. Jeździłem kiedyś też A3 A8L 3-drzwiową i tam miejsca też było dosyć. Nawet dało się pojechać jakąś trasę w cztery osoby i nie wysiedliśmy wcale super zmęczeni z tego samochodu. Idziemy teraz zobaczyć jeszcze do bagażnika, a potem będziemy zaglądać pod maskę. Chodźcie.
Bagażniczek nie jest jakiś tutaj w A3-ce rewelacyjnie duży, bo mamy do dyspozycji jakieś 310 litrów przy złożonych oparciach, natomiast jeśli je rozłożymy, to będzie to 1100 litrów, pomniejszony do 270 litrów w wersji z napędem na 4 koła. No ale jak to, Mariano? Co za jakie na 4 koła? Kompakt z napędem na 4 koła? No owszem, najmocniejsze diesel i najmocniejsze benzyny można było opcjonalnie doposażyć w napęd na 4 koła właśnie, realizowany za pomocą Haldexu. Wersję S3 natomiast taki napęd już miały seryjnie. Bagażnik, pomimo tego, że nie jest jakiś gigantyczny, jest naprawdę bardzo ładnie wykończony. Ciężko o wykończenie na podobnym poziomie w autach tej klasy w tamtym czasie. Wszędzie dookoła mamy mięciutką wykładzinę. Jest oświetlana aż dwiema lampkami. Z tej strony mamy schowek, w którym znajduje się zmieniarka CD oraz subwoofer. Seryjnie wyposażone auto było w te rozwiązanie. Ten egzemplarz tak wyjechał z fabryki. Z drugiej strony, no, coś, co by mi się dzisiaj przydało, parasolka. Też jest malutki schowek, ale nie jest on zbyt pojemny, ponieważ z tej strony mamy też wlew paliwa, który jest tamtędy poprowadzony, dlatego ta powierzchnia schowka nie jest za dużo. Są też uchwyty, bardzo ładne, takie chromowane uchwyty do mocowania bagażu, a pod podłogą bagażnika znajduje się pełnowymiarowe koło zapasowe. Wszystko tutaj jest zachowane elegancko w oryginale, jest oryginalny lewarek, oryginalny klucz. Bardzo lubię tego typu egzemplarze, takie jak ten, w takim stanie zachowania. Pomimo 20 lat nadal ma te swoje wszystkie elementy, które miało, jak było kupowane przez Niemca w salonie. Tutaj też bardzo ważna rzecz jest właśnie w bagażniku. Tu mamy taką wlepkę z numerem nadwozia oraz niektórymi szczegółami samochodu. Są tu również wszystkie kody silnika, kody skrzyni biegu, wszystko to, co mamy zamontowane w aucie. A to jest ważne w przypadku aut z koncernu WAG, ponieważ oni nawet przy tej samej pojemności jednostki napędowej stosowali różne rozwiązania przez wymianę kilku elementów osprzętu i te silniki dostawały zupełnie inne kody. Także warto wiedzieć, co już pewnie wiecie z filmu o Multivanie i Corrado, warto wiedzieć, jaki dokładnie silnik macie zamontowany w swoim samochodzie, żeby było łatwiej potem z doborem części. Dobra, tu mamy ogarnięte już. Idziemy w takim razie zobaczyć jeszcze do przodu, no, pod drugą klapę, bo tam jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie są na wyposażeniu tego egzemplarza. Chodźcie. Fajna tu jest też taka klameczka. Nie mamy żadnego cięgna, tylko po prostu otwieramy to taką klamką, prawie taka sama jak do otwierania klapy bagażnika. Amortyzatorek jest, natomiast już nie działa, więc buła mi trochę popracuje, a ja się będę przynajmniej streszczał. Jednostki napędowe w Audi A3 to, tak jak mówiłem, mniej więcej to samo, co było w Golfie. Nie było 1.4 na przykład, podstawowa to była 1.6 o mocy 100 koni, dalej już była jednostka 1.8, 125-konna, wolnosąca. No i potem już się zaczynały te najlepsze, najbardziej trwałe, z najlepszymi osiągami, jedyne jednostki napędowe, jakie chcecie mieć w Audi A3 8L, czyli 1.8 Turbo. Jest on sprzężony do tego z manualną 5-biegową skrzynią biegów. Występowały też 6-biegowe manualne skrzynie biegów oraz skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznej zmiany biegów, tak zwany Tiptronic w najmocniejszych wersjach. 1.8 Turbo to jest jakby legenda koncernu WAG. Wiadomo, że te pierwsze silniki były najbardziej wytrzymałe i znosiły duże przyrosty mocy. Te jednostki późniejsze też są niczego sobie. Podstawowy wariant miał 150 koni mechanicznych mocy, tak jak ten egzemplarz, i 210 Nm, co pozwalało mu się rozpędzić do setki w 8 sekund. No jak na dzisiejsze czasy, to nadal jest całkiem spoko. Jest to oczywiście jakiś rewelacyjnie szybki samochód, nie? Żeby nie było, że się tak jaram, że auto robi setkę w 8 sekund, no nie, są szybsze pojazdy. Natomiast odczucia, jakie ten silnik daje, ze względu na to, że to turbo się rozkręca po jakimś czasie, nie mamy pełnego momentu obrotowego dostępnego od razu, właśnie potęgują doznania tego przyspieszenia. Ten właśnie jest ten efekt taki chwilowego wciśnięcia w fotel po przekroczeniu 4000 obrotów na minutę. No i to przywodzi mi na myśl działanie silników z turbodoładowaniem właśnie kiedyś motoryzacji, kiedy one nie rozwijały momentu obrotowego tak płynnie, tylko to było właśnie takie nagłe kopnięcie gdzieś właśnie po przekroczeniu 3-3500 obrotów. Tak samo jest to tutaj, to mi się bardzo podoba. Nic, 3,5 i jedziemy!
Potem była 180-konna, która miała 235 niutków. Potem już były odmiany ponad 200-konne i to było w S3. Początkowo tam było 209 koni, potem już tych kuników było aż 224, które to potrafiło rozpędzić taką A3-eczkę trochę w ponad 6,5 sekundy do setki i prędkość maksymalna sięgała prawie 240 na godzinę. No w roku 98, kiedy jakby rynek hot hatchy jeszcze raczkował takie osiągi, to było naprawdę coś fantastycznego. Jeszcze co ciekawe, jednostka 1.8 turbo w wariancie 150-konnym była w Golfie GTI na początku, czwartej generacji. Czyli macie tutaj to samo, co było w Golfie GTI, w nadwoziu, które nie zdradza jakiegokolwiek potencjału tego samochodu. Tu jest taki, powiedzmy, malutki sliperek, a modyfikacje, które możecie wykonać w tym silniku, spokojnie pozwolą jego moc podnieść do około właśnie 180 czy nawet 200 koni mechanicznych i nie będzie to jakoś specjalnie trudne ani problematyczne w użytkowaniu. Tutaj chciałem zwrócić waszą uwagę na stan zachowania tego egzemplarza. Wszystko jest po prostu super w oryginale, łącznie z pasem przednim. Dzięki temu wiemy, że ten samochód nigdy nie miał poważnej kolizji, na co trzeba jednak uważać, jeśli chodzi o Audi A3, bo te egzemplarze często, jako takie drogie auto, przyjeżdżały w kiepskim stanie z Niemiec, były składane z kilku i potem sprzedawane dosyć drogo na naszym rynku, dlatego nie trudno o dobrze zachowane egzemplarze, oryginalne egzemplarze w takim stanie. Na pewno nie polecałbym tutaj silników diesla, chociaż wiadomo, że 1.9 to jest z początku produkcji, 90 i 110-konne były pancerne i mało paliły. Poza tym mieć klekota w A3 to trochę takie, no nie wiem, to nie po to było to auto wymyślone, żeby jeździć nim dieslem. Tu musi być benzyna, najlepiej właśnie turbobenzyna. Powiedziałem, zamykam, wsiadamy, jedziemy, nie? Jest takiego wyjątkowego w A3, za co ją wszyscy kochają? No przede wszystkim prowadzenie. Prowadzenie tego pojazdu, moi drodzy, to jest coś, czym Audi na pewno zmieniło nieco, namieszało nieco w klasie kompaktów i zmieniło wizję producentów o tym, jak należy budować tego typu auta. Układ kierowniczy jest bardzo reaktywny, nie jest mocno wspomagany, co ja akurat bardzo lubię. Świetnie słucha tego, co chce zrobić. Samochód nawet przy gwałtownej zmianie kierunku jazdy zachowuje bardzo dobrą stabilność, a to dzięki temu również, że zawieszenie jest zestrojone odpowiednio sztywno, jak dla takiego auta. Kiedyś kompakty takie nie były, kiedyś kompakty były zupełnie przeciętnymi autami, przeciętnymi jeśli chodzi o właściwości jezdne, przeciętnymi jeśli chodzi o osiągi i wyposażenie. Natomiast tutaj Audi w tym modelu bardzo dużo zmieniło i pokazało, jak należy robić tego typu auta. I właśnie między innymi za to ludzie ją kochają. Za to prowadzenie, za czucie drogi. M8 Turbo to jest super jednostka, jedyną jaką będziecie chcieli mieć w tym samochodzie, ponieważ jest to doskonały balans pomiędzy osiągami i spalaniem. Wiem, że turbo diesle mogą równie dobrze przyspieszać ze względu na duży moment obrotowy, przynajmniej na przykład od 60 do 120 na godzinę, natomiast ten silnik na pewno po pierwsze ma odcinkę, nie tak jak diesle, po drugie no będzie nieco bardziej trwały niż te najmocniejsze turbo diesle montowane w Audi A3, czyli te na powtryskach 130-konne. Czasem jak tak jadę, to po jakimś czasie się orientuję, że już może powinienem wrzucić piątkę, a wciąż jadę na czwórce. To długie strasznie ma te biegi. Ale fajnie, bo dzięki temu możemy samochód rozpędzić do 217 km na godzinę w tej wersji ze 150-konnym motorem. Auto jest również wyposażone w 4 poduszki powietrzne, 2 czołowe i 2 boczne oraz system ESP. Właściwości jezdne tego pojazdu no, pozwalają chyba temu systemowi robić jako za taki dodatek, bo nie sądzę, żeby ktoś był w stanie przegiąć tym samochodem z takim układem jezdnym na tyle, żeby to ESP musiało go ratować. Chyba, że nie wiem. Chyba, że na śniegu, albo na deszczu, albo na mokrej nawierzchni. No, na słabych oponach. Z chipowanym 1.8 turbo na 200 konia. No.
no to może się przydać. Na szczęście jednak też możemy go wyłączyć, czyli samochód jednak jest rodem z lat 90. Jeszcze pozostawia nam odrobinę swobody i decyzja o tym, czy chcemy mieć poślizg, czy nie, zostaje po naszej stronie. Brawo lata 90. Fajnie było. I powiem wam, że dla mnie to auto, jak na tak starą konstrukcję, nie ma wad. Po co ci to? Dobra, wiem, że masz rezerwę. Zaraz wracam. Mówiłem, że nie ma wad, nie? Ale chyba jednak ma. Pipczący komputer. Kontrolki pipczące. Jakieś. I za małe lusterko jest to z prawej strony. W Golfach też takie było. Ale poza tym ma same zalety. Doskonale jeździ, ma świetne osiągi, dobrze wygląda, szczególnie w tej wersji 5-drzwiowej. Jest fajnie wyposażone, doskonale wyciszone i solidnie wykonane. A do tego jeszcze nie rdzewieje. Bezwypadkowe egzemplarze Audi A3 na pewno będą wolne od korozji. Zdarzają się oczywiście takie drobne miejsca, w których może się ona pojawić, na przykład na dachu, przy listwach dachowych albo na dołach drzwi. Natomiast jeśli auto naprawdę nie ma jakiejś tragicznej historii za sobą, skoro kasta do tej pory nie zaczęła rdzewieć, no to już na pewno w czasie waszej eksploatacji, jak będziecie takie auto posiadać, na pewno nie zacznie. Jeśli chodzi o szukanie takiego auta, no to na rynku rozstrzał cenowy jest ogromny, od 2 do 30 tysięcy, za 2 tysiące mniej więcej trzeba zapłacić za Shirota 1.6 z gazem albo jakiegoś zajechanego diesla, do 30-40 tysięcy, może nawet za Audi S3. Takie egzemplarze jak ten trzymają cenę już od paru lat, jest to około 10 tysięcy. Wiem, że może większość z was nie rozpatrywać go jako Youngtimera, ale musimy wiedzieć, że auto niedługo już skończy 25 lat w przyszłym roku i będzie można go zarejestrować na żółte tablice. Tak, doczekaliśmy takich czasów, że taki bolid wiejski Audi A3 8L będzie można zarejestrować jako zabytek. I na pewno te egzemplarze, które są fajnie zachowane, dobrze wyposażone, a także mają te jednostki, najbardziej poszukiwane jednostki 1.8 doładowane, nie będą tracić na wartości, a będą na pewno cieszyły każdego, kto zdecyduje się na zakup takiego auta. Niezależnie od wieku, w jakim jesteś, a jak będziesz miał ochotę, to wyciągniesz z niego z 250 kunia i dobra jest, będzie można się ścigać wszędzie. Dobra, kończymy ten jubileuszowy 10 odcinek mojego kanału. Polecam wam inne moje filmy z serii o autach z lat 90, a także inne serie. Zachęcam was do subskrybowania tego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco. Tu gdzieś z tej strony się wyświetla wam taka mała ikonka. Jak klikniecie tą ikonkę, to już jest sprawa załatwiona. Zachęcam również do komentowania tego filmu, jakże innych moich filmów, lajkowania, a także dislajkowania, jeśli wam się to nie podobało. Tyle w tym spotkaniu naszym wspaniałym z Audikiem. Szkoda mi go odwozić do domu, ale no muszę go się z nim rozstać. Może jak właścicielka kiedyś zdecyduje się go sprzedać, będę miał prawo pierwokupu. Na to liczę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Włączamy się do ruchu. Długo, nic, 3000 obrotów. No nareszcie. A oni daleko w tyle.